Hej, z tej strony Monika z wydawnictwa Kobiecego. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o książkach z wyrazistymi żeńskimi bohaterkami. Pamiętajcie o tym, zanim przejdziemy dalej, aby subskrybować nasz kanał. Pierwszą książką, którą chciałabym Wam pokazać, a właściwie książkową serią, jest seria o Valerii autorstwa Elizabeth Benavent. Jest to książka, którą pokochały wszystkie wielbicielki seksu w Wielkim Mieście. Właściwie można powiedzieć, że Valeria to jest ulepszona wersja, ponieważ akcja nie odgrywa się w kapryśnym pogodowo Nowym Jorku, ale w słonecznym Madrycie, a wszystkie sercowe perturbacje bohaterkom umila lampka dobrego wina, no oraz ta wspaniała słoneczna pogoda. Valeria i jej przyjaciółki to takie kobiety z krwi i kości, którym poszukują miłości, mają przy tym wiele zabawnych przygód. Czytelniczki są zgodne, seria czyta się właściwie jednym tchem, a to, że książek jest kilka, jest w tym przypadku tylko plusem. Kolejną książką, którą chciałam Wam pokazać, są dwie książki Agaty Bieńko, czyli Zamruczę Ci oraz Kontynuacja i Żyli Długo I. One opowiadają o Pauli i Grzegorzu. Główną bohaterką jest Paula, która jest bardzo ładną, fajną dziewczyną, ale ma w swoim życiu wiele różnych przygód. Czasami jest nieco irytująca, ale to w taki zabawny sposób, który po prostu lubimy. Ostatecznie tak naprawdę czytelniczki kibicują Pauli na jej ścieżce do zdobycia prawdziwej miłości i szczęścia. Książka porusza wiele, oprócz takich lekkich wątków, są poruszone także całkiem poważne problemy. Moim zdaniem, jeżeli nie znacie książek Agaty Bieńko, czas to nadrobić, ponieważ myślę, że ma ona zadatki na prawdziwą królową polskich komedii romantycznych i jeszcze o niej usłyszycie. Kolejna książka to ostatnia prawdziwa singielka i jest to absolutny wydawniczy hit, który kusi nie tylko, zobaczcie, piękną okładką, ale także treścią. Jest to przezabawna historia osadzona w azjatyckich realiach, ale nawiązuje bardzo do historii takich jak na przykład Bridget Jones czy Ellie McBeal. Ponieważ nasza główna bohaterka jest dziewczyną ponad 30-letnią, która ma aspiracje, aby być partnerką w kancelarii. Andrea na co dzień zmaga się z wieloma problemami. Oczywiście na pewno przynajmniej podświadomie chciałaby odnaleźć miłość, ale również są tam takie wątki jak rodzina, tradycja i dziewczyna jest między młotem a kowadłem. W każdym razie powieść zbiera fantastyczne recenzje, czytelniczki są zachwycone i przyznam też, że jest to jedna z moich ulubionych książek ostatnich miesięcy i uważam, że każda wielbicielka lekkich komedii romantycznych powinna po nią sięgnąć. Kolejną książką, którą chciałam Wam pokazać, jest książka z naszego imprintu Young, czyli Perfect on Paper. I jak można się domyślić, jest to młodzieżówka, ale uważam, że jest to młodzieżówka, która spodoba się każdemu, niezależnie od wieku. Mamy tutaj bardzo ciekawy wątek, bo nasza główna bohaterka Darcy prowadzi w szkole anonimową poradnię, rozwiązuje problemy miłosne, nie za darmo. Jest to taki wątek, który możecie kojarzyć na przykład z serialu Sex Education. Cała książka jest bardzo wartościowa, bohaterowie są różnorodni, a nasza główna bohaterka jest po prostu sobą. Darcy jest sarkastyczna, zabawna, czasami popełnia błędy, ale zdecydowanie wybaczamy jej. Uważam, że Perfect on Paper to lektura w tym roku właściwie obowiązkowa. Jest to ogromny wydawniczy hit i warto ją przeczytać nie tylko ze względu na główną bohaterkę, ale ze względu na dużą wartość, jaką ze sobą niesie. A przy tym czyta się świetnie, więc pozostaje mi tylko ją polecić. Kolejną książką, którą chciałabym Wam pokazać, jest Mexican Gothic. I od razu na wstępie chciałabym zaznaczyć, że jest to prawdziwa lektura obowiązkowa dla wszystkich osób, które śledzą listy bestsellerów, nagradzane książki, bo jest to książka doceniana na całym świecie. Jest to powieść gotycka, horror. Rzeczywiście tutaj występuje wyrazista damska postać, czyli Noemi, która jest, ja ją postrzegam jako bardzo odważną dziewczynę, młodą kobietę, która wyrusza na ratunek swojej kuzynce po otrzymaniu listu, że ta prosi ją o pomoc. Cała fabuła jest bardzo wilgotna, duszna. Recenzenci na pewno zwracają uwagę na to, że postacie są dopracowane, cała fabuła to prawdziwa perełka w morzu tego typu książek. Jeżeli lubicie takie klasyczne, gotyckie powieści, nawiązania do nich w dzisiejszej kulturze, to uważam, że na pewno ta książka bardzo Wam się spodoba i polecam ją. Kolejna książka, którą chciałam Wam pokazać, to książka z imprintu Mowa. I tutaj nasza bestsellerowa autorka Irena Małysa, którą kojarzycie na pewno z książki W cieniu Babiej Góry, powraca. Powraca w wielkim pisarskim stylu wraz ze swoją główną bohaterką, Baśką Zajdą, która tym razem zaangażuje się w zbiórkę na leczenie chorego dziecka, syna sąsiadki. Nie chcę zdradzać za dużo fabuły, ponieważ jest bardzo zawiła, bardzo interesująca, wciągająca i po prostu musicie po nią sięgnąć, ale chciałabym powiedzieć, że więcej niż jedno życie, to więcej niż zwykły kryminał.
Wygląda na to, że to już wszystkie książki na dziś. Mam nadzieję, że któreś z nich Wam się podobało i po nią sięgniecie. Najlepiej oczywiście po wszystkie. Pamiętajcie też o łapkach w górę, jeżeli podobał Wam się nasz film, oraz o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.